najstarszej w mieście szkole podstawowej numer 1 przy ulicy Dąbrowskiego. Remont trwa właściwie od zakończenia poprzedniego roku szkolnego. Pomalowane zostały sufity i ściany korytarzy oraz sal lekcyjnych i auli. Wymieniono część okien. Wciąż trwa też remont dachu sali gimnastycznej i części pomieszczeń szkolnych. Kiedy poprzednio placówka przeszła taki remont? No taki gruntowny jak ten ja nie pamiętam. 20 lat pracuję w tej szkole, więc gdzieś chyba około 15 lat temu były malowane korytarze. Także czas było je odświeżyć i teraz będzie, mam nadzieję, że o wiele pogodniej, bo wprowadziliśmy nową kolorystykę. Myślę, że dzieciom się będzie podobało. Szkoła nie odczuwa jeszcze problemów związanych z mijającym wyżem demograficznym. Kolejny boom edukacyjny spodziewany jest dopiero za 7 lat. W naszej szkole, jeżeli chodzi o liczebność uczniów, jest stała mniej więcej, bo to są wahania około 10-15 uczniów więcej lub mniej. Także jeżeli chodzi o przygotowanie do nowego roku szkolnego, pracujemy właśnie nad planem zajęć, nad takimi sprawami technicznymi, żeby nauczyciele się zgłoszą w przyszłym tygodniu do szkoły, żeby już od 3 września ruszyć pełną parą. Pieniądze na remont szkoła uzyskała z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. 3 września na uczniów czekać będzie zupełnie odmieniona. Sprawą, która wymaga pilnego rozwiązania, jest kwestia podwyżek przyznanych pracownikom przez dyrektora szpitala Leszka Wakulicza jesienią 2006 roku. Wojciech Martula, który zastąpił Wakulicza, w marcu tego roku odebrał te podwyżki, tłumacząc, że zostały przyznane niezgodnie z prawem. Pracownicy złożyli odwołanie od tej decyzji do sądu. Nowa dyrekcja zamierza zakończyć sporną kwestię. Podpisujemy ugody sądowe z osobami, które złożyły wniosek do sądu, pozwy przeciwko szpitalowi. Niemniej chcemy powiedzieć, że nie zostawimy tych osób, które nie złożyły pozwów do sądu. Będzie się u nas liczyła przede wszystkim lojalność wobec pracodawcy. W związku z tym, kiedy nadejdzie czas, a ten czas jest niedługi, bo najwyżej do końca roku, będzie nowy system wynagradzania pracowników i wszystkie zaległości zostaną wyrównane. Do 23 sierpnia podpisano 130 ugód, ale ich liczba może się zwiększyć do około 200. W ramach porozumienia pracownicy odzyskają odebrane podwyżki. Skąd taka determinacja zarządu szpitala? Szpitala nie stać na kolejne procesy z pracownikami. To też psuje wizerunek, jeśli pracownicy się sądzą tylko ze swoim pracodawcą. W związku z tym postawimy na pracowników lojalnych, identyfikujących się z firmą. Pozostali? Pozostali, no kto się nie identyfikuje dzisiaj z firmą, pracować w firmie raczej nie może. To jest sprawa oczywista. Nikogo nie wyrzucamy w sposób bezpodstawny, czy zwalniamy w sposób złośliwy. Niemniej największym kapitałem jest kapitał ludzki. Szpital zamierza uporać się z problemem do końca roku, tak aby od 1 stycznia 2008 roku mógł wprowadzić nowy regulamin wynagradzania pracowników. Nadchodzi kres tego typu szop, przybudówek i składów. Niejednokrotnie szpecące podwórza budowle będą systematycznie rozbierane. Zajmie się tym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Cały czas składamy wnioski o wyrażenie zgody na rozbiórkę obiektów, które nie nadają się do wynajęcia z uwagi na zły stan techniczny, bądź które są w miejscach takich, gdzie po prostu należałoby je rozebrać. W najbliższym czasie sypiące się budynki znikną z podwórzy przy ulicach Kocynierów Gdyńskich, Grobli. Uporządkowanie kwartałów ma przynieść konkretne korzyści. Dzisiaj jest sytuacja taka, że pojemniki stoją na nieczystości stałe na ulicach, na chodnikach. Trzeba je wprowadzić jakby do podwórek, do środka. Trzeba wybudować altanki, na które dzisiaj po prostu miejsca nie ma. W tym roku na wyburzanie ZGM ma ponad 900 tysięcy złotych. Poza pomieszczeniami gospodarczymi w Gorzowie rozebrano już kilka budynków mieszkalnych. Placówka przy ulicy Walczaka przyjęła oddziały likwidowanego szpitala przy ulicy Warszawskiej. I tak na miejscu dawnego oddziału pulmonologicznego przeniesiony został oddział wewnętrzny, a w przyszłym tygodniu zainauguruje swoją działalność oddział chemoterapii. Dyrektor Szumna przyznaje jednak, że obiekt przy ulicy Walczaka wymaga jeszcze sporych nakładów. Przede wszystkim będziemy starali się tutaj wyremontować wszystko, co jest do wyremontowania, łącznie z elewacjami. Szereg różnych takich zmian chcemy wprowadzić, łącznie z tym, że chcemy zagospodarować park, który tutaj jest. Jest tutaj wiele cennych gatunków drzew. Chcemy to wszystko oznakować po to, żeby przyjemnie było tutaj nawet chorować. W planach dyrekcji jest także utworzenie na terenie szpitala muzeum, które miałoby powstać w nieużywanej od lat i niszczejącej kotłowni. Pomysł jest doktora Zmyślonego, czyli od zawsze lekarza tego szpitala i doktora Moskwy, w sumie bardzo, bardzo ciekawy.
zrodził się nie tak dawno, ale zbieramy już wszystkie antyki, które są dostępne w szpitalu, te stare urządzenia pomiarowe, stare kozetki, stare szafy, stare witrynki, te takie strzykawki, no dosłownie cały ten sprzęt taki, który tam jeszcze przechowują nasi pracownicy, gdzieś tam w magazynach leży. Wizyta w szpitalu była także okazją do symbolicznego pożegnania wieloletniego szefa placówki, doktora Franciszka Zmyślonego, o którym dyrektor Szumna powiedziała, że jest jej żywą historią. Choć odchodzi na emeryturę, to nie zamierza zrywać więzi ze szpitalem. No na pewno żal, no ale już swoje przepracowałem, pracuję tutaj w tym szpitalu 40 ponad lat. No i biorę czynny udział w restrukturyzacji tego szpitala. Zrobiliśmy już chyba dość dużo i w tej chwili no po prostu odchodzę, ale nikt nie powiedział, że nie będę pracował. Doktor Zmyślony zamierza aktywnie włączyć się w pracę nad powstaniem muzeum na terenie szpitala. Czy zostanie jego kustoszem? Tak, chyba trochę żarty, no ale na pewno jestem tym zainteresowany, bo interesuje się, żeby coś nowego tutaj w tym szpitalu powstało. Między innymi muzeum takie historyczne, służby zdrowia w ogóle, wszystkich szpitali, nie tylko naszego, ale i okolicznych szpitali. Obecnie dyrekcja będzie starać się o pozyskanie funduszy unijnych na renowację zabytkowej po ponad 100-letniej kotłowni. Być może w przyszłym roku ruszą prace remontowe. Podgorzowski Brzozowiec to od lat miejsce, w którym można kupić grzyby. Kilkanaście osób ustawionych po obu stronach drogi przez cały sezon grzybiarski ustawia składane lady, z których sprzedaje runoleśne. Sprzedawcy nie chcieli rozmawiać przed kamerą, gdyż twierdzą, że dziennikarze są wobec nich nieobiektywni, wietrząc sensacje tam, gdzie oni widzą po prostu sposób na zarobek. Fakt, że nieopodatkowany, ale jak stwierdzają, co tu opodatkowywać? Grzybów jest mało, w tym sezonie dominują kurki, podgrzybków i prawdziwków wciąż nie ma. Na kilogram kurek składają się 4 pudełka, w które pakowane są grzyby. W skupie kosztują maksymalnie 4 zł za kilogram. Tymczasem przejeżdżającym kierowcom pudełko sprzedają po 7 do 10 zł. Po grzyby jeżdżą w okoliczne lasy, ale zdarza się, że i do górek noteckich i lipek. Liczą, że obfitość grzybów czeka nas najwcześniej w drugiej połowie września. To jak na razie jeszcze szczere pole, ale właśnie tu ma powstać osiedle socjalne. O projekcie tym już informowaliśmy. Pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Bratek. Wzorujemy się i wykorzystujemy doświadczenie Fundacji Barka, bo podobne osiedle, może nie aż tak rozbudowane, już istnieje w Poznaniu. Sprawdza się, Barka też ma program wychodzenia z ubóstwa dla ludzi właśnie, którzy mają problemy, nazwijmy rodzinne, i no, mają problemy z wyjściem z tej biedy. Dlatego właśnie tak chcemy zrobić. Po to między innymi też są te stworzone spółdzielnie socjalne. Spółdzielnie socjalne na pewno dadzą zatrudnienie wszystkim. Projekt zakłada zbudowanie 300 domków, w których zamieszkałyby osoby kierowane do mieszkań socjalnych. Realizacja osiedla podzielona jest na 3 etapy. W pierwszym etapie chcielibyśmy stworzyć tutaj 100 domów, metraż od 30 do 50 metrów. W domkach zamieszkać będą mogły osoby, które przejdą 2-letni program wychodzenia z ubóstwa i tacy, którzy będą chcieli pracować. Ze znalezieniem pracy nie będzie problemu, ponieważ osiedle ma być samowystarczalne. Na bazie tych mieszkańców chcemy stworzyć spółdzielnie socjalne, które pozwoliłyby nam zaangażować tych ludzi w, można powiedzieć, działalność gospodarczą, z której byłyby profity i dzięki temu mogliby opłacać czynsze, utrzymywać się i dalej rozwijać się. Kiedy rozpoczną się prace i powstaną pierwsze domy, jeszcze nie wiadomo. Do załatwienia pozostało wiele formalności, ale pomysłodawcy projektu są dobrej myśli. W ciągu najbliższego miesiąca dopniemy, jeżeli chodzi o porozumienie partnerskie, bo to też jest ważne, żeby samorząd miał jakąś tam pewność, że jeżeli wspólnie zrobimy jakieś tam posunięcie, jeżeli chodzi o zezwolenia i do przekazania tego gruntu czy wspólnej budowy, że to nie zostanie zmarnowane. Jeżeli powstanie, będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Szacowany koszt to około 50 milionów złotych. Czwarte miejsce zdobyte przez gorzowskie koszykarki w tamtym sezonie rozbudziło nadzieje kibiców. Klubowi udało się zatrzymać w Gorzowie zawodniczki stanowiące główny trzon zespołu i dodatkowo pozyskać nowe. Duże nadzieje wiąże się szczególnie z dwiema zawodniczkami, które grały w Stanach Zjednoczonych. Kerry Moore była najlepszym strzelcem ligi NCAA.
Natomiast Christelle Engarsent zaliczyła epizod w WNBA. Myśmy się do zawodniczek amerykańskich nie zaczęli przygotować w zeszłym tygodniu, ani dwa tygodnie wcześniej. W momencie, kiedy zobaczyliśmy, że mamy szansę na medal, widzieliśmy, że wzmocnienia będą konieczne. I przez ostatnie 4-5 miesięcy penetrowaliśmy rynek, rozmawialiśmy z menadżerami, wybieraliśmy różnego rodzaju warianty. Wiadomo, że zawodniczki amerykańskie godziły się przyjść do nas wtedy, kiedy będą co najmniej dwie, jest im łatwiej się zaklimatyzować. Zaakceptowaliśmy ten warunek. Wydaje mi się, że mamy zespół mocny, silny, który dostarczy wszystkim kibicom niezapomnianych emocji w tym sezonie. Zespół przynajmniej na papierze wydaje się mocniejszy niż w ubiegłym sezonie, zatem i oczekiwania kibiców mogą także wzrosnąć. Prezes Dołganow stawia sprawę jasno. Gorzowski klub dostał od nas jako od głównego sponsora w zeszłym roku zadanie zdobyć medal w przeciągu 3 lat. Zagrać w pucharach, to się spełniło po roku, przynajmniej w części, bo będziemy grali w pucharach, jesteśmy z tego zadowoleni. Jeżeli w przyszłym roku będziemy grali w pucharach, a w Polsce pokażemy się jako zespół ambitny, walczący i będziemy na 4. miejscu, to będziemy zadowoleni. Natomiast za 2 lata na pewno chcemy medalu, chcemy się pokazać w Eurolidze. Poza sprawami transferowymi prowadzone są starania o pozyskanie nowych sponsorów. By walczyć z najlepszymi, potrzebne są bowiem pieniądze. Na razie budżet największych klubów ligi, czyli Wisły i Lotosu, są 3-4-krotnie większe od budżetu, jakim dysponuje gorzowski klub. Sierpień został ogłoszony przez Episkopat miesiącem trzeźwości narodu już w 1984 roku. Organizatorami gorzowskiego marszu są Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu imienia brata Krystyna oraz Ruch Trzeźwości. Marsz Trzeźwości, który ma być takim podsumowaniem prac w tym miesiącu, ma być promocją stylu życia bez alkoholu. Ma pokazać, że wielu osobom zależy na tym, żeby Polacy byli trzeźwi. Chcemy przez trzeźwość umacniać przyszłość Polski. Chcemy umacniać pozytywne przemiany w Polsce. I chcemy umacniać odnowę moralną narodu, która jest konieczna. Prezes Wiernicki w swoim wystąpieniu kładł nacisk na wyniki badań ankietowych na gruncie lokalnym, jak i ogólnopolskim. Jednoznacznie wskazują one, że obniża się wiek inicjacji alkoholowej młodych ludzi. Do upicia się kiedykolwiek w życiu przyznaje się co 10-12-latek, w gimnazjach już co 3 dziewczyna i prawie 2/5 chłopców przyznaje się do takich doświadczeń. Czy ta inicjatywa może zmienić obecny trend? Może i to jest na dzień dzisiejszy walka z wiatrakami, ale od jakiejś walki trzeba rozpocząć. Ja myślę, że ten marsz otworzy oczy. Może ci, którzy mają dostęp do materiałów, sięgną po te raporty i przeczytają je. Myślę, że na pewno nauczyciele i wychowawcy się zatroszczą w końcu o to, co się dzieje z ich wychowankami. Organizatorzy uważają za nieetyczne obecne prawo, które wysokość środków przeznaczonych na leczenie uzależnień wiąże bezpośrednio z wielkością sprzedaży alkoholu poprzez tzw. podatek kapslowy. Będący jednocześnie radnym prezes Wiernicki ostro skrytykował liczebność punktów, w których można kupić alkohol w naszym mieście. Jest ich obecnie 250. Tymczasem w niedalekiej Szwecji miasta większe od Gorzowa mają takich punktów poniżej 10. To będzie marsz bez względu na ilość osób, która w tym marszu pójdzie. Gdybym miał sam, czy ksiądz Kamil sam dźwigać, prawda, transparent, to będziemy dźwigać. I następnym razem to będzie więcej. Problemów jest społecznych tak dużo, że ludzie na pewno to zaakceptują. I marsz będzie, będą marsze tak długo organizowane, dopóki z tych 250 punktów sprzedaży nie będzie przynajmniej 5. Konferencja zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie, dotycząca roli uczelni w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, rozpoczęła się z niemal godzinnym opóźnieniem. Wszystko przez to, że na czas nie zdążył zaproszony na konferencję wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Pokazało to, że informatyzacja społeczeństwa jest nieunikniona, ponieważ tradycyjne formy kontaktu bywają bardzo zawodne. Na czym zatem ma polegać rola gorzowskiej uczelni w kształtowaniu takiego społeczeństwa? Gdzieś powinien być ośrodek zarówno programowania, jak i centrum techniczne. Myślę, że uczelnia do tego się nadaje, zwłaszcza, że poprzez szkolnictwo wyższe stosunkowo łatwo uzyskuje się środki unijne na programy informatyczne. No i uczelnia jest chyba dobrym miejscem zarówno ze względu na kompetencje, jak i kontakty ze wszystkimi środowiskami, dla których kształcimy studentów, dla których organizujemy studia podyplomowe.
To jest taki punkt kontaktowy. Zdaniem Olafa Gajla, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Gorzowska PWSZ powinna przede wszystkim edukować tak młodych, jak i starszych, którzy nie zawsze mają kontakt z najnowszymi technologiami, ale na edukacji nie można poprzestać. Niezwykle istotna jest rola, nazwijmy to w cudzysłowie, propagandowa. To znaczy po to, żeby społeczeństwo mogło przyjmować te dobrodziejstwa związane z informatyzacją, potrzebne jest oddziaływanie zmieniające świadomość ludzi. I tu rola uczelni jest olbrzymia. Wizyta wiceministra była również okazją do pytań o przyszłość gorzowskiej uczelni. Czy w województwie lubuskim obok Uniwersytetu Zielonogórskiego jest jeszcze przestrzeń dla drugiej dużej uczelni państwowej? Wszystko jest w rękach społeczności lokalnej, to znaczy czy uda się ściągnąć odpowiednią liczbę wysokiej klasy naukowców, żeby zarówno w Gorzowie, jak i w Zielonej Górze ten poziom był zachowany. Czy potrzeby na pewno są olbrzymie w tej chwili edukacyjne. Także wydaje mi się, że odpowiedź jest pozytywna, ale podkreślam, to nie władze centralne o tym decydują, tylko spełnienie pewnych wymogów. W konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk akademickich z Gorzowa, Zielonej Góry oraz Poznania, a także przedstawiciele władz samorządowych. Wydarzenia w podzielonogórskiej Legnicy, kiedy to rozdrażnione szerszenie pogryzły biesiadującą rodzinę, uczuliło nas nomen omen na owadzich sąsiadów. Przypomnijmy, że w wyniku ataku życie straciło dwóch mężczyzn. Dlaczego kontakt z szerszeniami i osami może być niebezpieczny? Są to owady, które bronią się, wszczykując podskórnie jad. Na jad możemy być uczuleni i wtedy reakcja naszego organizmu będzie bardzo gwałtowna, może nawet doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, ale takich ludzi jest bardzo mało. Ugryzienie najczęściej kończy się reakcją miejscową w postaci zaczerwienienia i pieczenia. Gwałtowniejsze efekty występują po spożyciu alkoholu i produktów, które podwyższają poziom histaminy, przygotowując grunt do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. A w momencie, kiedy już doszło do ukąszenia, przede wszystkim jeżeli mamy reakcję alergiczną, czy już ten obrzęk jakiś tam nam występuje, przede wszystkim okład z lodu, zimny. Następnie, jeżeli pacjent już wie o tym, że takie ukąszenie stanowi dla niego zagrożenie, wówczas powinien mieć przy sobie leki, czyli taki leki zażyć, no i jak najszybciej zgłosić się w tym momencie do lekarza. Usuwaniem gniazd os i szerszeni, czasem też dzikich pszczół, zajmują się strażacy. Najwięcej interwencji jest w okresie letnim. W tym roku mieliśmy 109 takich zdarzeń do dnia dzisiejszego. Są to z reguły gniazda umiejscowione w trudno dostępnych szczelinach, miejscach, w budynkach mieszkalnych, w altanach, wokół posesji prywatnych. Akcje przeprowadzane są najczęściej wieczorem, kiedy owady wykazują dużo mniejszą aktywność. Wczoraj na terenie miasta było aż 5 tego typu interwencji. My uczestniczyliśmy w dwóch interwencjach przy ulicy Żwirki i Wygóry, gdzie trzeba było usunąć szerszenie, które zagnieździły się na poddaszu pomieszczenia gospodarczego i w pniu drzewa. Jeśli jest to odnalezione już gniazdo i widać to gniazdo, bądź owady wylatują z jakiejś szczeliny w budynku i wylatują ciągle, wiadomo, że tam gdzieś wewnątrz znajdują się, to jak najbardziej. Proszę zgłaszać takie zdarzenia do Straży Pożarnej. Wielokrotnie zdarza się, że ludzie po prostu dzwonią, bo widzą wokół siebie dużo os. Przy takich zdarzeniach strażacy niestety nic nie poradzą, bo nie będą szukać tego gniazda bądź miejsca, w którym one rzeczywiście się zagnieździły. Ludzie i owady żyją obok siebie od tysiącleci. W walce gatunków to człowiek i to zdecydowanie sytuuje się na pozycji dominującej. Niestety, co jakiś czas efekt nieszczęśliwych zbiegów okoliczności lub bezmyślnego ludzkiego działania przypomina nam, że w tej walce owady nie są do końca bezbronne. Po wakacyjnej przerwie radni Gorzowa powrócili do pracy. Pierwsza powakacyjna sesja pokazała, że są w dobrej formie, a zapowiedzi wcześniejszych wyborów parlamentarnych nie uszły ich uwadze. Jak Państwo widzicie, rozpoczęła się kampania wyborcza. Przepraszam wszystkich mieszkańców i wszystkich obecnych na sesji, że musieliście Państwo tego wysłuchiwać. Ja wypraszam sobie, żeby Pan w moim imieniu wygłaszał tego typu oświadczenia. Pan do tego nie ma prawa. Proszę przepraszać. To jest kwestia formalna. Te kwestie formalne w statucie są bardzo wyraźnie zapisane, panie przewodniczący. Wypraszam sobie takie uwagi na temat całej rady.
Pan się nie wypowiada na temat całej Rady. Proszę się wypowiadać w swoim imieniu. Ja sobie tego nie życzę. W trakcie wystąpienia przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości salę sesyjną demonstracyjnie opuścił Robert Surowiec. To właśnie słowa wypowiedziane przez Mirosława Rawę podgrzały temperaturę podczas sesji. Przewodniczący Rady Miasta i sekretarz miasta dążą do tego, żeby pan prezydent zarabiał maksymalnie ile można. Ja tylko wskazałem górne kategorie zaszeregowania, dlatego żeby radni wiedzieli, do jakiego elementu mogą się tutaj posuwać i w jakich aspektach finansowych można rozpatrywać tę regulację wynagrodzenia. A decyzja należy do radnych, bynajmniej nie do sekretarza miasta. Mogę tylko stwierdzić, że też jest mi przykro, że tak doświadczony radny nie zwrócił na to uwagi, że sekretarza miasta w tym zakresie kompetencje są żadne. Pobory prezydenta Gorzowa mają wzrosnąć około 1000 zł. Zdaniem większości radnych Tadeusz Jędrzejczak zasłużył na tego typu docenienie jego pracy na rzecz miasta. Oczywiście będziemy za, uważamy to za naturalną kolej rzeczy. Jeżeli w Urzędzie Miejskim przewidziano podwyżki dla wszystkich pracowników, to trudno opominać w tym względzie prezydenta. Uważamy, że prezydent na to zasługuje. Wiele rzeczy w Gorzowie się dzieje, miasto się rozwija, kontynuowanie jest szereg inwestycji. Prezydent aktywnie jest zaangażowany w podejmowanie konkretnych, zdecydowanych działań w tych kwestiach. Zgoła inaczej widzą to radni Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent powinien być autorytetem, nie mieć żadnych zarzutów prokuratorskich. Wszystkie inwestycje powinny w Gorzowie być realizowane jak bułka z masłem, bez tych utrudnień, odcinania od świata przychodni, działaczy gospodarczych. No po prostu uważamy, że jest to duża przesada, aby prezydentowi Gorzowa ustalić pensję na maksymalnie możliwym poziomie. Tadeusz Jędrzejczak jest prezydentem Gorzowa już trzecią kadencję. W ostatnich wyborach wygrał już w pierwszej turze. Remont placu trwa od 4 miesięcy. Koszt inwestycji został obliczony na około 3 miliony złotych. A remontu reprezentacyjny plac Gorzowa domagał się od dawna, bo zniszczone płyty, którymi był wyłożony, czy niszczające od lat nieczynne szalety, raczej nie zachęcały gorzowian do spacerów. Choć plac jeszcze nie do końca przypomina ten z wizualizacji, to naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej jest dobrej myśli. Prawdopodobnie na sesji dostanę jeszcze dodatkowe środki na zakup ławek i koszy na śmieci. A wcześniej dostałem już pieniądze na fontannę, także myślę, że może jeszcze w tym roku wszystko zależy od po prostu wykonawstwa fontanny i producenta ławek. Najpóźniej na wiosnę ten plac nabierze takiego charakteru, jak wynika to z projektu. Połamane płyty zostały wymienione na dwukolorową, różową i szarą kostkę brukową. Plac zyskał też, dzięki wymianie instalacji elektrycznej, nowoczesne oświetlenie. Dziś odbyła się próbna instalacja kopuły kapsuły czasu. Na jej uroczyste wypełnienie i zamknięcie będziemy musieli jednak poczekać. Kapsuła czasu jest fizycznie przygotowana. W tej chwili kapituła podjęła moim zdaniem bardzo trafną decyzję, żeby przedłużyć okres gromadzenia depozytów i myślę, że to będzie przełom października i listopada, kiedy będzie po prostu ta kapsuła uruchomiona, czyli nastąpi uroczyste złożenie depozytów. Ponad 27 milionów złotych mieli do podziału radni podczas 17 sesji Rady Miasta. Dodatkowe środki w budżecie Gorzowa pochodziły ze sprzedaży gruntów i nieruchomości. Znaczna część tych środków, blisko 13 milionów, trafi do gorzowskiej oświaty. Można zatem mówić o swoistym prezencie na początek roku szkolnego. Z płacami dla nauczycieli jest tak, że niestety nie zabezpiecza budżet państwa środków na płace dla nauczycieli i niestety musi to zrobić samorząd. W związku z tym są to środki budżetowe miasta. Zaspokoimy potrzeby tutaj w pełni oświaty. To, że potrzeby oświaty są duże, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy zobaczyć, jak wyglądają niektóre gorzowskie szkoły. Radni są zgodni co do tego, że trzeba je wspierać. Dyskusyjna jest tylko wysokość tej pomocy. Ja osobiście wolałabym, żeby część tych pieniędzy była przeznaczona na inwestycje, ale rozumiem też, że to jest też taki okres, że na inwestycjach już do końca roku nie jesteśmy w stanie dużo wydać, bo niektóre się toczą, niektóre będą rozpoczynane, ale proces inwestycyjny jest długotrwały. Natomiast tu jest taka potrzeba, że pracownicy oświaty muszą dostać pieniądze. Oświata w Radzie Gorzowa ma jednak wielu sprzymierzeńców. Tradycyjnie na rzecz gorzowskiej oświaty lobbuje radna Grażyna Wojciechowska. Ja rozumiem, co niektórych z Państwa, że każdy uważa, że najważniejsze są inwestycje. Tak, najważniejsze są inwestycje, ale inwestycje w edukację to są inwestycje przyszłościowe. Zdecydowana większość ze środków przeznaczonych na oświatę pójdzie na wydatki związane z wynagrodzeniami.
Informacyjne wypady tęczowej gromady, lato 2007 z historią, tradycją i kulturą. Pod takim hasłem odbywały się zajęcia w tym roku. Miały one przybliżyć najmłodszym gorzowianom historię i dziedzictwo kulturowe miasta, które w tym roku obchodzi 750-lecie. To wszystko właśnie, te wszystkie spotkania zaowocowały wystawą pod tytułem Jestem dziedzicem tej ziemi, Gorzów w oczach dzieci, która od dzisiaj jest prezentowana na filii numer 3 w Bibliotece Kota Filemona. W konkursie sprawdzającym wiedzę z historii Landsberga i Gorzowa wzięli udział reprezentanci wszystkich przedszkoli dziecięcych w naszym mieście. Jakie pytania przysporzyły najwięcej trudności? Nie wiem, bo ja trochę tak nie za bardzo. W którym roku jakiś Jan coś tam kazał wybudować, nie pamiętam. Każda biblioteka realizowała zajęcia w oparciu o przygotowany program. Dzieci mogły korzystać z komputerów, grać w gry planszowe czy układać puzzle. Atrakcjami były spotkania ze znanymi gorzowianami i poznawanie miasta i okolic w ramach wycieczek. Co najbardziej podobało się uczestnikom? Najbardziej chyba spotkanie z prezydentem. Spotkanie i byt nad morzem. Organizator tęczowych bibliotek Ewa Pisula uważa, że ta inicjatywa z kilkuletnią już tradycją będzie się rozwijać, bo jest po prostu potrzebna. Wakacje, jak co roku, cieszą się dużą popularnością. Wiele dzieci nie wyjeżdża jednak z miasta i tutaj w bibliotekach mają możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu. Chociażby właśnie wspólne przebywanie razem w bibliotece, wspólne gry, nowe znajomości, wyjścia. Uczą się czegoś, zdobywają nowe umiejętności. Dla zwycięzców konkursu Wiedzy o Gorzowie oraz laureatów konkursu plastycznego organizatorzy przygotowali upominki. Następne spotkanie z tęczowymi bibliotekami już za rok.